Witam wszystkich serdecznie. Ja tym razem z pudełkiem od Pure Beauty edycją listopadową, urodzinową, bo Pure Beauty ma właśnie rok. Trzeba przyznać, że grafika tego pudełka jest o wiele piękniejsza niż na zdjęciu w internecie. Zachwyca, czaruje, po prostu sztos. Ponoć grafika została namalowana specjalnie na tą rocznicę więc trzeba docenić mamy tutaj ulotki oczywiście z kosmopedii ale tutaj jest to dla mnie po prostu no niesmaczne są tu niby wypisane mity i fakty ja bym tego mitami nie nazwała raczej kontrowersjami Wszyscy mamy w dzisiejszej dobie internet, więc mm, sami doszukujcie się informacji. No a kosmopedii nie brałabym za główne źródło wiedzy. Jeżeli o y, dobre składniki y, chodzi, no to, to można tam sobie poczytać coś na ten temat właśnie z oleju z pestek winogron, y, kwasie azelainowym. Masło szyja. Tutaj mamy kwas cytrynowy. Sorbinian potasu. Dobra. Tutaj taka fajna rzecz o dużej pojemności. Jest to sól do kąpieli. W 100% naturalna. Są tu namalowane owoce, kwiaty, więc no, będzie fajnie, moim zdaniem, taki właśnie odświeżający. Zabieg, spa. Można sobie też wymoczyć w tym nogi, jeżeli ktoś nie ma wanny, zrobić sobie pedicure na mokro. Skład faktycznie jest zachwycający. Mamy też sól himalajską. Tak z innej strony Wam powiem, że to ma też właściwości oczyszczające ze złej energii. Ta sól warta jest 20 zł. Za prawie pół kilo. Kolejna rzecz firma Lirak. I tu niestety muszę powiedzieć, że ja bym tego w 100% nie użyła. W drugiej linii mamy już poliakrylamid. Mamy mnóstwo zapychaczy, w tym izoparafinę. Mamy tutaj trometaminę. No, bardzo dużo substancji toksycznych. Oblepiających. Ja na pewno tego nie użyję. Yy, z drugą maską jest tak samo. Także to produkt nie dla mnie, ale wielkiej straty nie ma. Jest to jakaś próbka. Nie wiem, czy w ogóle jest uwzględniona w ulotce. Dwa razy po 6 ml i wartość tego to 16 zł. No, za, yy, za taki skład to za dużo. Te 16 zł. Kolejna rzecz z tego pudełka. Lirin Natura Eko krem odżywczo nawilżający do stóp. I to mnie bardzo cieszy. Jest to krem z rokietnikiem w 97% naturalny, skład czyściutki. Ja lubię takie produkty i z tego jestem bardzo zadowolona. Świetnie. Polecam całą linię Lirin Natura. Wartość tego kosmetyku to 16 zł za 75 ml. Kolejna rzecz z tego pudełka to hydrolat imbirowy. Kurczę, to będzie pachnieć. W sumie otworzę i sprawdzę, bo hydrolat mi się kończy. A u mnie to idzie jak woda. kupię pięknie. W sumie ja tu kole czuję. Zaraz sobie ten hydrolat odłożę do łazienki i na pewno będę stosować. Mamy tutaj 100 ml, czyli bardzo dużą pojemność. Hydrolat z imbiru od Nature Queen działa odkażająco i bakteriobójczo, co sprawdzi się szczególnie w pielęgnacji skóry trądzikowej. Zapobiega stanom zapalnym i odświeża. Posiada także właściwości rozgrzewające i lekko pobudzające krążenie, co może pomóc w walce z celulitem lub nadmierną ilością tkanki tłuszczowej jego przyjemny korzenny zapach pobudza i dodaje energii. Czyli po przeczytaniu tej informacji hmm, wnioskuje, że można używać także na ciało. Hydrolat jest wart prawie 30 zł za 100 ml i poleca go Hashabai. Kolejna rzecz z tego pudełka to taka miniatura żelu pod prysznic żowe. Y, hmm. I tutaj jest bardzo delikatny skład, powiedziałabym dla alergików. Tutaj nie ma nawet inne. Jest względnie krótki. Jest to żel relaksująco nawilżający dla całej rodziny, a także dla dzieci powyżej trzeciego roku życia. Pojemność 50 ml, czyli to będzie jakieś 7 zł w przeliczeniu, bo za pełnowymiarowy produkt... Dalibyśmy 40 zł za 300 ml. Kolejna rzecz z tego pudełka to firma Dermedic matujący krem na dzień zapobiega powstawaniu zmian trądzikowych. Naprawdę? W składzie mamy mnóstwo silikonów, mamy karbomer i mamy formaldehydu. Co będzie sprzyjać powstawaniu trądziku, a nie go wyciszać. I to jest zaprzeczenie same w sobie, jest to po prostu zniewaga klienta. Nie ma to nic wspólnego z prawdą. Donor Formaldehydu jest naprawdę bardzo toksycznym konserwantem, który będzie podrażniał skórę, wywoływał alergię, a także ma działanie rakotwórcze, ma też wiele innych wad. Jest wycofywany z kosmetyków dla dzieci, a myślicie, że jak coś dzieciom szkodzi, to wam nie zaszkodzi? Zadanie domowe to jest przeczytanie jakiejś informacji na temat donorów formaldehydu, na temat formaliny, na temat wchodzenia w reakcję z innymi związkami w składzie. I nie polecam czytać tego na kosmopedii, a naprawdę poszukać jakichś źródeł naukowych, prac naukowych, wykładów uniwersyteckich. A w Google radzę wpisywać donor formaldehydu czy formaldehyd, szkodliwość albo toksyczność, toksykologia, dziedzina toksykologii zajmuje się właśnie wiedzą na temat składów. I za produkt, który jest dermokosmetykiem i pozornie powinien pomagać, leczyć, dalibyśmy 36 zł za 50 ml. Jak dla mnie to nie jest warte ani złotówki. Kolejna rzecz z tego pudełka to. Znowu firma Lirin, tym razem jest to krem CC, nawilżający krem koloryzujący, dopasowujący się do cery. Szkoda, że nie jest to linia natura, bo tu już tak kolorowo nie będzie. Widzicie, jest to dermoprogram. Widzicie dermoprogram, to możecie się domyślać, że będą jakieś problemy w składzie. I tutaj... Już mi nikt nie zarzuci, jeżeli powiem mikroplastik, bo jest tu typowy mikroplastik w czystej postaci, czyli poliester 1. Oprócz innych y, polimerów syntetycznych, akrylowych i silikonów, no, y, spodziewajcie się wysypu trądziku po tym produkcie. Y, osobiście bym go na twarz nie położyła, chociaż wiem, że. Y, Niektóre osoby właśnie prosiły Pure Beauty o Krem CC. Muszę stwierdzić, że nie jest to jednak najlepszy dobór pod względem składu. No, ale na tym polega mój kanał, że ja tu oceniam kosmetyki pod względem ich składów. Nie oceniam pudełka, które jest na pewno czyjąś ciężką pracą. I to doceniam. Za krem CC dalibyśmy 25 zł za 30 ml. Teraz coś na poprawę nastroju. Jest to firma Toupa Authentic, czyli ta dobra linia. Serum Promienna skóra z Bakuchiolem. No, ciekawie. Pytanie, czy to będzie dobry zamiennik na przykład e, Pure Plant? Um. Ważne też jest, z czego ten bakuchiol jest pozyskiwany, a tu nie mamy takiej informacji. Oczywiście skład jest czyściutki, 20 ml w cenie 32 zł. Kolejna rzecz z tego pudełka i znowu bardzo pozytywnie będzie. Jest to mikrozłuszczający krem do twarzy na noc z, ma z maczą, nie wiem jak to dokładnie przeczytać. I z kwasem Tutaj są wszystkie certyfikaty firmy bio To, co testowałam, to zawsze się u mnie sprawdziło. I tutaj skład oczywiście czyściutki wszystko macie tutaj przetłumaczone na polski język więc wszystko jest tutaj jasne, przejrzyste. Ja wiem, że niektórzy się denerwują, że tyle tych kosmetyków ciągle są libio, zwianka, stołpy, no ale to są pewniaki. Mnie te kosmetyki nigdy nie zawiodły, a nie cena świadczy o kosmetyku, a właśnie skład. Za krem do twarzy na noc zapłacilibyśmy 40 zł za 50 ml. To też nie jest mało 40 zł za krem. Kolejna rzecz z tego pudełka to taki must have w każdym domu jest to pianka łagodząca firmy Chiton Care, bardzo prosty, czysty skład, no i głównie chodzi tutaj o pantenol, który będzie łagodził każde podrażnienia, nawilżał, nadaje się na każde poparzenia, czy to fizyczne, chemiczne czy słoneczne. Naprawdę warto mieć to w każdym domu. Ja miałam ostatnio taką sytuację, że oblałam się primerem kwasowym. Ręka mi spuchła, zdrętwiała. Była cała zaczerwieniona. No naprawdę zaczynałam się martwić. Popsikałam sobie ją właśnie pantenolem takim z apteki i pomogło. Także warto mieć taką piankę w domu. Szczególnie kiedy ma się dzieci. A pianka warta jest dosyć sporo, bo 60 zł za 85 ml. I mamy tutaj produkt pełnowymiarowy. Kolejna rzecz z tego pudełka to takie małe próbeczki firmy Orias i jest to krem multiaktywny. No jest już pierwszy silikon, na drugim miejscu po wodzie. Jest to krem z retinolem. Myślę, że ważne, żeby to powiedzieć. Ma też filtr mineralny. Z takich substancji, które mi się nie podobają, oprócz tego łagodnego silikonu, który jeszcze by uszedł, no to znalazł się tu polimer syntetyczny akrylowy. Reszta w miarę względna. Mamy tutaj dwie próbki po 3 ml i cena tutaj jest nieuwzględniona. Kolejna rzecz z tego pudełka. I równie ciekawa, fajna rzecz to wzmacniający boster do skóry głowy. Każdy rodzaj włosów. Adaptogeny. Jest tu też napisane, czym są adaptogeny i działanie tego bostera. Warto sobie przeczytać. Skład jest czyściutki, piękniutki. Mamy glicerynę, substancję nawilżającą. Mamy aloes, mamy skwalan, ekstrakty biotynne nawet. Alan również, również substancję nawilżającą, mocznik, też substancja nawilżająca i taka lekko złuszczająca. Z konserwantów jest tu fenoksetanol, czyli nie, nie dla kobiet w ciąży, 12 2 -heksanediol. O ile on na twarzy mi nie służy, tak myślę, że na włosach będzie całkowicie neutralny. No i co, tu jest też taka informacja, jak tego używać. I właśnie bardzo mi się podoba, że trzeba nanieść na skórę głowy, pozostawić na 20 minut i potem umyć szamponem włosy. Za ten boster do skóry głowy dalibyśmy prawie 30 zł za 100 ml. Kolejna rzecz z tego pudełka firma Wianek, czyli pod firma Sylveco, To mleczko do ciała nawilżające. Sprawdzałam zapach. Pachnie obłędnie. O ile właśnie te inne edycje, zielone, czerwone, nie przypadły mi do gustu zapachowo, to tutaj no, ten zapach mnie urzekł. Mamy tutaj ekstrakt z lipy, lnu i akacji. O składu tutaj nie muszę czytać, bo wszystko jest w jak najlepszym porządku, jak zawsze. Mamy dużą pojemność, bo 300 ml i mleczko jest warte 28 zł. Myślę, że warte każdych pieniędzy. Kolejna rzecz z tego pudełka to maskara do rzęs firmy Neo Makeup i w sumie chciałam pochwalić ten tusz. Bo na początku zauważyłam tutaj nic nieznaczące silikony i polimery syntetyczne, które mi nie robią różnicy w tuszu do rzęs, ale na samym końcu znalazło się BHT. Czyli taki, no też, antyoksydant toksyczny, yy, odkładający się w organizmie, niestety, kancerogenny. Jest on także zabroniony w kosmetykach yy, dla dzieci. Myślę, że tu nie ma co polemizować o jego toksyczności. A tuż wart jest 45 zł za 9 ml. Kolejna i ostatnia rzecz z tego pudełka to firma SVR i tutaj mamy ampułkę z witaminą B3. Tu niestety znalazł się jeden polimer akrylowy i ze względu na niego ja już z tej ampułki nie skorzystam. Mamy tutaj 10 ml, są one chyba sprzedawane, czy pakowane po 3. I za trzy zapłacilibyśmy 147 zł, czyli podzielimy sobie to na trzy, więc taka bułka byłaby warta jakieś niecałe 50 zł. No i to by było wszystko z tego pudełka urodzinowego, nie jest źle, chociaż no niektóre rzeczy mnie tutaj zasmuciły. Jak ta firma właśnie Dermedic, Lirin, Krem CC, lirak ta ampułka SVR, tuż do rzęs to są rzeczy z których na pewno nie skorzystam z tych próbek też nie ale reszta reszta przeważa tu mamy właśnie tą sól mamy hydrolat mamy piankę mamy krem serum booster do głowy no, jest więcej tych kosmetyków yy, z lepszymi składami. Nie, no, ja jestem zadowolona. Teraz, jak to widzę, to jestem zadowolona. Nie wiem, jak wy. Yy, co mnie tutaj troszkę zastanowiło, to, że był obiecany segregator, a go nie ma. Podobno ma być za miesiąc. No to zobaczymy. W sumie nic takiego się nie stało. Teraz czekam na Wasze opinie w komentarzach, do usłyszenia